Witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek dość nietypowy ze względu na to, że zdecydowaliśmy się założyć drużynę. No i to jest pierwsza gra nasza, chwilowo 3 na 3. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Natomiast no, myślę, że jak najbardziej warto nagrania. Ze mną Gruszka, możesz się odezwać. Tak, oraz Angelusia, która gra Dianą i niestety w tej chwili nie ma jej na Skype'ie, więc jej w tym filmie niestety nie usłyszymy. No. O tyle może to być gra fajna, że jak widać na czasie, dwoje drużyn również są Polacy, w związku z czym od razu obeszło się bez polskiego flame'a, powodzenia rodacy, powodzonka, wszystko wesoło. Oby było tak do końca. Dawaj, od tyłu go. Ja mam stuna tu. Dobra, nie, zostaw. Cześć. O, dawaj ją, dobra. Ja na co? Dobra, proponuję to zostawić, wiesz, bo ten pierwszy fight już się skończył, już raczej killi za to nie zgarniemy. Trzeba pofarmić. A, creep mi zjął. O tyle mogę mieć problem z Panteonem, że on ma tą tarczę swoją głupią, a ja mam stosunkowo małą ilość ataków na sekundę, więc wiesz. Weź ty mów wyraźniej, bo jakoś tak jakbyś przez ścianę gadał. Idę do was. Nie ma opcji. Stary, ja bym Morgany nie ubił. No, o czym ty mówisz w ogóle? Ja już na to wieżę poszuję. Zobacz. Całe 100 HP zjechałem. No, tym lepiej. Widzisz? Widzisz, Angela sobie radzi. Tylko szkoda, że oni złapali First Blooda, no ale. No, bo troszeczkę więcej golda. Poza tym to, wiesz, First Blood to jest zawsze takie fajne poczucie, że to my byśmy pierwsi, jesteśmy lepsi. No dobrze, no może i nie, ale. O, teraz my próbuję z włóczni bić ham. A Panteon sobie wyraźnie nie radzi. Idę. On my way. Dobra, nie, to już nic nie będzie. Widzę, że ostro ich ciśniemy jak na razie. Mi na topie Panteon kompletnie nie przeszkadza w farmieniu. Prędzej ja jemu. Weź. Co za... Pech. O tak, pod wieżą mnie chcesz bić, co?
Chciałoby się. Spokojnie. Ja mam stuna, mam flasha. Nie ma się czym martwić. Dobra, się cofnę chyba. Idę. No to mogłeś poczekać. No. Ja nie mam flasha, to ci go nie złapię. Złapałeś tym swoim obszarowym. Idziemy na Morganę? Bo ta Wayne aż się prosi. O, nowy chamy. Tak mnie nie ładnie odrzucić. Nie, to nie bolało, tylko że nie mogłem jej złapać. I to mnie wkurza. Dobra, i wracam się, bo to nie ma sensu. Co? Nie rozumiem, co ty gadasz do mnie. Ty jakoś niewyraźnie mówisz. Uwielbiam, kiedy to mówisz, wiesz, po prostu uwielbiam. O, słuchaj, mam dwóch na topie. Tu się może zaraz zrobić niewesoło. Siedzą w tych krzakach, ale... Ups. Gonią was. No cóż. Ja nie ogarnąłem, że wy tam jesteście. Dobra, ja tu wydefuję przez chwilę, ale lepiej tu chodźcie. Sorak. Sorka. Nie sorak, tylko soraka. Ale sobie po tym, po zmienieniu ostatnim, wiesz, po wprowadzeniu przed sezonu soraka się zrobiła naprawdę dobrym supportem. No. No ja grałem, to też wygrałem. Ja wygrałem, jak grałem z Soraką. Ja miałem prawie 400 staków na susem. W dżungli. Weź. No, słuchaj, serio. Miałem AD carry na jednego hita, dosłownie. Spokojnie, mnie nic nie zrobił. Co, wbijamy się po nią? O, cześć. Dobra, to ja się może będę ewakuował. No, brawo. Ja. Ty wiesz, że Nektona się nie da zabić, no. To o czym ty mówisz? No, jak na razie jest nie jest źle. Coś mi się zdaje, że to wygrywamy. O, teraz chcą mnie złapać jeszcze, co? Jakbyście im pomogli, to byłbym wdzięczny, ale tak tylko mówię, nie?
Dobra, Diana ją dorwie. Weź tam pomóż, bo Diana jej nie dorwie, no. To Laini. Dobrze. Gdzie od Diana? Uj, no co ty wyprawiasz? Hello. Jakbyś przyleciał i pomógł, to by było dobrze. Trzeba ich grupowo, a nie. O, no obu nas ultem. Nieładny. Ty weź lepiej, kurde. On cię zaraz porżnie. Tą łajniaczkę można by wziąć. Gdzie Morgana? No pytam się właśnie. Tu by się te dwa wardy przydały, wiesz? Uwaga! Wayne, jecha, masz sami. Dobra, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Byle dalej. Weź, daj wuje chyba 10 strzałów i nic. Dobra, jest dobrze. Jakbyście mi tu pomogli, to moglibyśmy ich ubić, tak tylko mówię, nie? Ale to prawda, wiesz co? Co dostanę jakąś w miarę dobrą drużynę, to zawsze wygrywam. A jak jakąś tak, a tak to zwykle dostaję takich chujowo jak mniej więcej. Dobra, wiesz co? Wycofka, 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 spadamy. W krzaczki. A jaki flash. Idę. Dobra, no trudno, zdarza się. Kurde, ale bardzo ładnie. Dobra, nie ma sensu tutaj stać za długo. Nie, dobra, wycofka. To nie ma sensu.
Wiesz co, a ja wspominam takie te moje kiedyś nubowskie czasy, co ja, jak spojrzałem na rynek, to na nim spróbowałem zagrać, tak spróbowałem i wyłączyłem komputer i stwierdziłem, że nigdy więcej w życiu Renektonem. A potem wróciłem i teraz mój drugi, najbardziej ulubiony bohater. Oj, czekaj, lecę do ciebie. Dobra, no ale przejęliśmy. Teraz lodowy młotek. Ich było dwóch. A my tylko sami. Weź ty zacznij po ludzku mówić, bo ja nie rozumiem, co ty gadasz. Nie marudzę, tylko nie rozumiem, co gadasz. Diana prosi o helpa. O, jaki rozpierdol. Weź. Dobra, chodź, poszujemy to zaraz. Patrz, ja sobie stoję i mnie nie obchodzi, żeby ta wieża bije, bo tu mi prawie życie nie zjeżdża. Chodź na stopa. Chodź, oj. Ten pancio chce. Oj, 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 dobra. Ewakuacja. Jeszcze mnie nie dorwiecie mnie, skurczybyki. Mówiłem, kurwa. Poczekaj sekundę. Dobrze, za chwilę przyjdę. Już za chwilę wyłączam spotkę i się będę ruszał. No dobrze mówię, wcześniej się też szykowałem. Dobra. Trzeba to kończyć szybko. Tego topa chyba trzeba spuszować. Wszyscy topa.
Dobrze. A ja sobie tankuję. No. Awesome. Dobra, saj. Teraz bota. No tak, ty masz lepszy mechanizm heala szybkiego. Panteon! Dobra. Tak jest. I kto to jest niezabijalny? My. Andrzej. Ha! Sorka. Dobra, ja się cofam. Ja się cofam. Asę złożę. Krwiopijce. A co? Ile ty masz golda? Weź cofnij, nie ma sensu. I zmarnowała ulta, właśnie. Będzie łatwiej. Zmarnowała ulta. Chodź tu. Dobra, 3-2-1, wbijam się. No bo Diana ją ciśnie, nie wiem po co. No. A, wiem. Chcę zrobić splita. No wierzę, dobi! Idiotko! Brawo. Po cholerę ty z nią na tą fontannę leciałeś. Po co? To nie o kile chodzi, tylko o wieżę. Pięknie. I tak jest pięknie, bo Angelusia jest mądrzejsza od ciebie. Ha! Ale ona rozpierdziela tą Dianą. Dobra. Pięknie. Już się nie obronię. No. Ja tam ich pohonoruję sobie. No bo ja to tylko czekam, żeby się wbić. Mam ulta, wszystko mam gotowe.
No, i po grze. No cóż, mam nadzieję, że ta pierwsza gra z całej serii się Wam podobała, więc do zobaczenia w następnej, a na dzisiaj dziękuję. Cześć!